No, jestem zadowolony, szczególnie oczywiście aspekt sportowy jest najważniejszy, więc cieszę się, że będę miał znowu szansę na rywalizację i powrót do normalnych treningów. I tu wszystkie obiekty są naprawdę na dobrym poziomie. Mamy siłownię, mamy dobre boiska, także nic tylko trenować, a w Chojnicach też już mieszkanie znalazłem i się zadomowiłem, także tylko pozytywnie patrzę w przyszłość. Nie, tak jak powiedziałem, przede wszystkim chodziło o to, żeby zacząć regularnie grać. Oczywiście te sparingi to jeszcze nie jest gwarancja pierwszego składu na mecze ligowe. Do ligi jeszcze zostało na pewno dużo czasu, ale staram się w tych sparingach udowodnić moją przydatność dla drużyny i liczę na to, że w tym pierwszym składzie wystąpię w pierwszym meczu ligowym. Zawsze dla nas, jak byłem w Wiśle Polska, te mecze z Chojniczanką były bardzo trudne. Zawsze ciężkie warunki Chojniczanka nam stawiała i zawsze charakteryzowała się twardą grą, co mi też odpowiada, bo ja też uważam, że na boisku zawsze trzeba dawać siebie 100% i wykazywać się walecznością, dlatego cieszę się, że właśnie trafiłem do takiego zespołu i uważam, że podpasuje mi też styl tego zespołu. Ja nigdy nie ukrywałem, że też oprócz piłkarza to zawsze byłem kibicem Lech Ines, także na pewno cieszę się z tego względu, że dobre relacje panują między kibicami Chojniczanki i Lechi. Ale no, tak jak wcześniej powiedziałem, najważniejsze jest, teraz jestem zawodnikiem Chojniczanki, nie kibicem, także najważniejsze dla mnie jest oczywiście to, żeby godnie reprezentować barwy Chojniczanki. Może nie tyle spotkać, co dopingować raczej na trybunach, bo pamiętam Andrzeja Rybskiego, Macieja Wadrowskiego, którzy występowali w barwach Lechi i pamiętam, jak się cieszyłem, jak wywalczyli awans do Ekstraklasy w barwach Lechi Gdańsk. Także no, nie miałem okazji spotkać się z nimi w szatni, dopiero teraz mam taką przyjemność, ale pamiętam ich jako kibic z trybun. Przyszedłem tutaj na pewno, żeby dawać sobie wszystko. Moją mocną stroną na pewno jest gra defensywna. Także liczę na to, że będę miał okazję, żeby pokazać swoje atuty w nadchodzącej rundzie. I mam nadzieję, że wszyscy będziemy mieli okazję, żeby cieszyć się z wyników Chojniczanki.